ten 2010 rok i Smoleńsk i ta bezprecedensowa śmierć setki Polaków, setki ludzi oddanych Polsce, chyba najbardziej oddanych idei Polski narodowej, idei Polski, Polski społecznej, Polski takiej, chyba o której marzyliśmy. Ja myślę, że oni też, ci co tam zginęli, też marzyli o prawdziwej Polsce, gdzie będziemy się jako społeczeństwo czuli godnie, będziemy mieli prawa jako obywatele. I nie dane mi było tego zrealizować. I wśród tych ludzi zginął nasz przyjaciel Maciej Płażyński, zginął Arkadiusz Rybicki, też były członek spółdzielni Świetlik, członek RMP, czyli Ruchu Młodzieży. Ruch Młodzieży RMP, Ruch Młodzieży Polskiej. No tak, RMP, Ruch Młodzieży Polskiej. Były na liście jeszcze dwie osoby ze Świetlika, ale albo ich ręka boska wyciągnęła z tego i nie polecieli, albo jakieś inne fenomeny. W każdym razie nie polecieli. I to wydarzenie spowodowało, że wróciłem jeszcze bardziej intensywnie do tej myśli powrotu do spółdzielni. Kilka lat mojego dialogu, mojej rozmowy z Bogiem we mnie, na nie, na tak, co robić, jak zmieniać tą rzeczywistość, jak kształtować tą rzeczywistość wokół siebie, żeby jednak ta Polska stała się Polską naszych marzeń z młodości. Tak? Bo ci ludzie wszyscy, którzy poszli w tą politykę, tam do Warszawy pojechali, jak to się nazywało, ten rok 90. to był nie zwiad gdański, tylko nie zrzut. Desant. Desant gdański. Tak, tak, desant. Było takie pojęcie. Takie pojęcie obowiązywało, tak, że jedzie, że desant gdański, albo to całe pociągi jeździły tam do Warszawy. Desant gdański. Więc ci ludzie z tego desantu to kiedyś byli wszystko ludzie idei duchowych, idei społecznych, o wielkim sercu, o wielkim potencjale i odwadze. Przecież to z tego grona wyginęli ludzie, a to w kolejkach elektrycznych, tak, a to przez powieszenie na płocie, a to gdzieś pobici na śmierć, albo skatowani tak, że potem sami gdzieś już umierali w cichości. No tak jak i Popiełuszko, to byli ludzie z takich środowisk, więc to nie byli ludzie dzisiejszego pokroju, tak, którzy pogubili się w tym swoim oddaniu Polsce, Rzeczpospolitej, tradycjom komunikacji właśnie z miłością, z Bogiem, ze wspólnotą rodziną. I tak rozmawiając z Bogiem, to co i którędy i z kim, zrozumiałem, że trzeba wrócić do spółdzielni. Że to jest formuła, której jeżeli zbierze się grupa ludzi oddanych Bogu i Polsce, ale w szczególności wartością prawdziwej miłości i wynikającej z tego odpowiedzialności za swoje życie i za życie społeczności lokalnych, to taka konfiguracja i taka struktura budowana w perspektywie wielu, wielu lat jest w stanie stworzyć świat, do którego nas zapraszał Chrystus. A dlaczego spółdzielnie? No z tego względu, że to jest, mówiąc językiem takim współczesnym, też na przykład demokracja bezpośrednia, to jest organizacja, gdzie demokracja bezpośrednia jest statutowo zawarta od 200 lat. Tak? Czyli tyle jest w historii istnienia spółdzielni, spółdzielczości na świecie, a jej prapoczątki, niektórzy
pokazują, że źródłem spółdzielczości były ruchy społeczne w Polsce. Inni mówią, że Anglia. Ale mocniej była jednak propagowana i wcielana w Polsce pod zaborami. To spółdzielczość dała siłę społeczności polskiej w kilku województwach, w tych regionach pod zaborami, do tego, żeby tworzyć rzeczywiście silne struktury polskie, które dawały odpór ekonomiczny i również językowy. I łącząc jakby fakty historii Polski i tą wiedzę, w cudzysłowie tajemną, tak, wiedzę mistyczną, wiedzę przekazywaną przez proroków, przez mistyków, przez tysiące, setki lat, wyszło mi na to, że trzeba wrócić do spółdzielni. Ale nie w formule naukowej, tylko jak to się kiedyś mówiło, wypróbować na sobie. Zgodnie z takim dowcipem z lat 80., jak kiedyś Baca dorwał Gierka, czyli pierwszego sekretarza PZPR-u, który lubił chodzić sobie tam po górach. I panie pierwszy sekretarzu, skoro my się tak już dobrze znamy, no bo spotkali się na hali, no to są już prawie że przyjaciele, prawie że bracia. Tak my się już tak dobrze znamy, to powiedzcie, kto to ten komunizm wymyślił? Naukowcy czy robotnicy? No Gierek, co tutaj jeszcze odpowiedzieć? No pewnie, że robotnicy. Baca tak posmutnie. Oj, ja tak myślę. Bo kiedyby naukowcy, to najpierw by na mysach wypróbowali. No i wiesz, ja tak, ponieważ to we mnie mocno siedzi, to uznałem, że nie można tego, wiesz, o spółdzielczości, tak jak i o Bogu, nie można prowadzić wykładów. Ani o spółdzielczości, ani o Bogu. Tym trzeba żyć i realizować. I stąd, jak się mnie czasami pytają, a czemu wy nie prowadzicie jakichś prelekcji, jakichś wykładów na temat spółdzielczości? Bo nie. Bo o Bogu i o spółdzielczości nie powinno się mówić, tylko ją realizować. Stąd założyliśmy spółdzielnię w roku 12, nawiązując do naszych, do świata wartości, do świata wartości, którym hołdowaliśmy w latach przed Solidarnością, w latach stanu wojennego i do wartości chrześcijańskiej, bo mamy bardzo jasno wykrystalizowane w naszym w preambule, w naszej preambule do statutu, że jesteśmy organizacją chrześcijan. Tym niemniej z gotowością pracy ze wszystkimi ludźmi, którzy zaakceptują i z szacunkiem będą się odnosili do nas. Tak? Spółdzielnia jest otwarta dla wszystkich wspólnot duchowych, dla wszystkich ludzi wierzących w możliwości wdrożenia jakiegoś systemu sprawiedliwości społecznej i działających w różnych partiach. Spółdzielnia jest strukturą, która wszystkich może zmieścić pod wielkim dachem nieba. Ważne, żebyśmy się szanowali i tworzyli wartość dodaną w projektach prospołecznych, w projektach ekonomicznych, tworząc miejsca pracy, szanując się nawzajem, razem pracując i dzieląc się owocami pracy. I to jest najprostsza nauka Chrystusa. Zgadzam się. Tam nie ma miejsca dla nauczycieli, dla mistrzów, dla guru, dla pierwszych sekretarzy, bo jedynym nauczycielem jest Chrystus w nas. Jedynym kierunkowskazem jest Bóg w nas. Jeżeli zadamy Mu pytanie i powtórzymy je jutro i pojutrze, otrzymamy odpowiedź. Ale potrzebne jest otwarcie na to, żebyśmy ją usłyszeli, bo On z szacunku do tej naszej słabości i po to, żebym się umysł nie spalił i system nerwowy nie spalił się, żebyśmy nie wylądowali na Srebrzysku. Dla nieświadomych Srebrzysko to jest w Gdańsku taki dom,
gdzie opiekują się ludźmi, którym się przegrzały synapsy i inne tam końcówki nerwowe. Gdyby Bóg przepuścił przez nas w ułamku promila boską energię, wypalamy się. Ciało przestaje istnieć. Bóg mówi do nas przez ludzi. Przez zdarzenie w przyrodzie, w lesie, na ulicy, przez wypadek na ulicy, przez złamanie nogi, przez wszystkie wydarzenia, które towarzyszą nam każdego dnia. Człowiek, który wchodzi na ścieżkę duchową, uczy się rozumieć dzień, zdarzenia tego dnia. To by może było wystarczające na to spotkanie dla zainteresowanych ścieżkami i ścieżką mistyki chrześcijańskiej, w moim zrozumieniu najgłębszy, jaka w tej chwili jest na ziemi, gdzie człowiek pozostaje sam odpowiedzialny za to, co robi, za swój rozwój. Gdzie człowiek dostaje tylko narzędzia do pracy i tymi narzędziami posługuje się w tym życiu, w którym uczestniczy. W rodzinie, w pracy. Uczy się operować narzędziami, które dał mu Bóg, a więc pięć zmysłów, obserwacja, analiza i rozmowa z drugim człowiekiem. Te narzędzia są doskonale opisane w różnym wydawnictwie, do którego linka podamy dla chętnych, którzy będą chcieli zobaczyć, co można znaleźć, jak ogromna wiedza, jak ogromne pokłady opisów, dokładnych opisów ścieżki naszego życia, jak można korzystać z tej wiedzy w dniu codziennym, jak analizować siebie, nie drugiego człowieka, bo nie jesteśmy w stanie zanalizować drugiego człowieka, jeżeli nie rozumiemy siebie. Więc podamy linka, bo ja nie czuję się ani nauczycielem, ani przewodnikiem i kompetentny do tego, żeby kogokolwiek prowadzić, więc wolę to oddać Chrystusowi i do Jego bezpośrednich przekazów, które zawarte są w wielu dziełach mistyczki, prorokini Gabrieli, wydane przez ludzi, którzy tak jak ja weszli na drogę urzeczywistnienia nauki, którą dał Bóg przez Mojżesza w Dekalogu, którą dawał wcześniej przez innych proroków, którą dawał później też przez proroków i którą potem w sposób najpełniejszy przekazał przez Chrystusa, oczywiście dla świadomości ludzi sprzed 2000 lat. A dzisiaj poprzez cały zespół istot światła, tych, którzy byli inkarnowani na ziemi, którzy tutaj służyli Chrystusowi, przekazuje przez swoje media, czyli przez proroków, przekazuje tą wiedzę w postaci skondensowanej, ale ogromną. Ogromny. Więc można to sobie albo wysłuchać w postaci nagrań. W języku polskim jest duża ilość wydanych książek, nagrań jest mniej, ale są i medytacje, i jakieś debaty, dyskusje, także polecam gorąco. W linkach poniżej tego nagrania, tej rozmowy, tego spotkania. Tak, umieścimy odpowiednie linki. Także ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że będziemy kontynuować, bo temat jest bardzo szeroki i jeżeli będziesz... Wierzę, że ta wiedza i że to przesłanie też ma dużą moc oddziaływania. Faktycznie jesteśmy na jakimś bezrożu i ten świat jest kierowany przez ludzi, myślę, szalonych, w złym kierunku. I oddolne działanie właśnie, tak jak twoje i spółdzielców, może ten świat właśnie pokierować na właściwe tory. Mam taką nadzieję. Zrzeszenie ludzi wolnych w Bogu
takie działania może podejmować. To nie jesteśmy poza kadrem. Mhm. I może wiele zdziałać, bo zgodnie z tymi naukami, które przekazywał Chrystus, gdzie dwoje i troje w imię moje, gdzie dwoje, troje ludzi i więcej działa w imię miłości i w imię służby bliźniemu, czyli drugiemu człowiekowi, to ich energia serca potęgowana przez energię światła Chrystusa może zmieniać i ich życie, jeżeli tego będą chcieli, jeżeli będą gotowi, bo życie mistyka, życie człowieka na drodze wewnętrznej, na drodze oczyszczania się z energii, z tych potencjałów słabości, tak, z potencjałów zmysłowości ciała, zmysłowości naszych zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, które są ukierunkowane na świat i mają przejść transformację w kierunku odbioru tego, co jest światłem, co jest energią miłości wokół nas, w drugim człowieku, w zwierzętach, w ziemi i wchodzenie coraz głębiej w ten inny świat, bo on jest tu, tylko my powoli zmieniamy jakby czasoprzestrzeń. Astrofizyk tam, czy też fizyk ten tam kwantowy powiedziałby, że to jest inna czasoprzestrzeń pewnie. My wchodzimy w inny kanał czasoprzestrzeni. Żyjemy tu i teraz, ale jesteśmy z innego świata i w tym innym świecie żyjemy. Stajemy się obserwatorami, jak aktor. Jakbyśmy obserwowali scenę, a my jesteśmy obserwatorem. Tak? To jest teatr dla nas. Tak można żyć. Bardzo głęboko jednocześnie uczestnicząc w życiu, bo ja osobiście uczestniczę w rozprawach sądowych przedsiębiorców. Byłem aresztowany lat temu 5 z tego tytułu. Uczestniczę w projektach gospodarczych. Współpracujemy z Polonią w Norwegii, w Szwecji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Bierzemy udział w projektach rolniczych, energetycznych. Także można żyć pełnią życia i mocno, nie uciekając od trudnych rzeczy, zdarzeń, będąc mistykiem. To właśnie nawet ta mistyka i ta świadomość tego, kim się jest i jak działa światło, jak działa też przeciwnik no właśnie, Boga. Bo o nim nie mówiliśmy prawie wcale, czy nawet nie mówisz wcale. Jak działają siły demoniczne, jak działają one wśród polityków, no bo działają w ludziach, więc wszędzie działają, wszędzie. Również i w nas oczywiście, więc tylko dlatego tak nawiązuję do tego, że to my siebie mamy zmieniać, tak? To my obserwujemy siebie i nie jest prawdą głoszone przez wielu nauczycieli, tak zwanych nauczycieli, tak zwanych oświeconych. Nie jest prawdą to, że można przez samo zagłębianie się w serce, zagłębianie się w medytację, zagłębianie się w jakieś platformy światła i otaczanie się platformami światła, że można zmienić swoje życie i można stać się oświeconym. Jezus już wtedy powiedział, że nie przyszedł, aby znieść prawo, ale przyszedł je wypełnić. I że ani jota nie przeminie z prawa, dopóki się nie wypełni. To, co się dzieje na Ukrainie, to, co się dzieje, ta wojna polsko-polska, świadczy o tym, że Jezus jest prawdziwym prorokiem. Wypełnić się musi wszystko. Tylko my, tylko koledzy z PiS-u, z Platformy i ci pozostali wszyscy, tam teraz z Konfederacji, jeszcze inni, jeżeli oni nie zmienią z siebie i nie zamienią swojej przestrzeni agresji na przestrzeń miłości, jeżeli nie oddadzą siebie Bogu, tak, koledzy z PiS-u, Platformy i tam pozostali, jak tam któryś usłyszy, to żeby zapamiętał. Tylko oddanie się Bogu i życie, codzienne życie z Bogiem, z Chrystusem i dostrzeganie Boga w drugim człowieku. PiS w Platformie i odwrotnie. I
dostrzeganie w społeczeństwie dzieci Bożych, a w tym, do czego zostali się powołani, służby Bogu i Bogu w ludziach. Bo to od Niego pochodzi to namaszczenie. To On wam dał to namaszczenie. I to jest wasza szansa i wasza odpowiedzialność nie przed, tylko przed wyborcami, ale przede wszystkim przed Bogiem w was, w waszych bliskich i w społeczeństwie. To im jesteście winni służbę. A biada tym, którzy tego nie wypełnią. I to nie jest moje, ale to jest przesłane wam przez Chrystusa. Od 2000 lat. Mówi to do was. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze. Biada wam, politycy, którzy nie służycie Bogu w was, którzy nie wypełniacie boskich przykazań. Dwóch. Miłości do Boga i do bliźniego. Do Boga w was, do Boga w bliźnim. Biada. To tyle, Darku. Dobrze. Bardzo dziękuję. Nie również.